Trzynasta Olimpiada Matematyczna Juniorów, zawody drugiego stopnia, kolejne zadanie, czwarte. Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD. Od razu go narysujmy. Podstawa AB, podstawa CD. Punkty P i Q leżą odpowiednio na przekątnych AC i BD. Przekątna AC i punkt P, przekątna BD i punkt Q. Przy czym miara kąta APD równa jest mierze kąta BQC, czyli miara tego kąta APD równa jest mierze tego kąta BQC. Na tym rysunku miary tych dwóch kątów nie są równe. Przenieśmy punkt Q bliżej przecięcia przekątnych tak, żeby miary kątów APB i BQC były równe. Wyglądają na równe. Wykaż, że miara kąta AQD równa jest mierze kąta BPC. Czyli mamy wykazać, że kąty AQD i BPC mają równe miary. Zauważmy, że miara kąta CPB równa jest 180 stopni minus miara kąta APD równa jest 180 stopni minus miara kąta BQC równa jest mierze kąta CQD oraz że punkty P i Q leżą po tej samej stronie prostej CD. Stąd wynika, że punkty CDPQ leżą na jednym okręgu. To jest ten okrąg. Jeżeli punkt przecięcia przekątnych trapezu ABCD leży wewnątrz tego okręgu, to możemy napisać kolejno następujące równości: miara kąta ABQ, czyli tego kąta, równa jest mierze kąta QDC. Czyli tego kąta, równa jest mierze kąta QPC, czyli tego kąta, równa jest 180 stopni minus miara kąta APQ. Stąd wynika, że na czworokącie ABQP można opisać okrąg. Jeżeli natomiast punkt przecięcia przekątnych trapezu ABCD leży na zewnątrz okręgu przechodzącego przez punkty CDPQ, Czyli sytuacja wygląda tak: punkty P i Q leżą po przeciwnych stronach punktu przecięcia przekątnych niż w poprzednim przypadku, to punkty B i P leżą po tej samej stronie prostej AQ i spełnione są równości: miara kąta ABQ, czyli tego kąta, równa jest mierze kąta QDC, czyli tego kąta, równa jest 180 stopni minus miara kąta QPC, równa jest mierze kąta APQ. Wówczas na czworokącie ABPQ można opisać okrąg. W obu przypadkach otrzymujemy równość. Miara kąta AQB równa jest mierze kąta APB, czyli miary tych dwóch kątów są równe. Z tej równości wynika, że miara kąta AQD, czyli tego kąta, równa jest 180 stopni minus miara kąta AQB, 180 minus miara tego kąta. Równa jest 180 stopni minus miara kąta APB, 180 minus miara tego kąta. Równa jest mierze kąta BPC. To jest kąt BPC. Czyli miary tych dwóch kątów są równe.